Hello, my amigos. Today it is me, Bartosz, in the Turkish seaside, in the city region, in the Evrenseki city. This is me in Zup Konfrontacja, and right before me there is a soup. Zupa pochodzenia nieznanego. Wydaje się, że jak było napisane, to była jakaś lentil. A lentil soup to jest chyba jakaś, nie wiem, soczewicowa, coś takiego. Tutaj dostałem informację, że wyniki z konfrontacji mogą być różne. Natomiast tak, najpierw dokonam próby zapachu, bo tak mi zasugerowano dokonać próby zapachu najpierw. Pachnie jak taka jarzynowa, ale nie taka jak ci babcia albo mama zrobi, tylko taka jarzynowa jak ci zrobią w podstawówce, na przykład na stołówce. Dobrze, czyli próba smaku. Powiem, te zupki nie mają żadnych tej makaronu, więc nie ma żadnego wiwaru ani nic. Więc teraz próba smaku będzie dokonana. Ciekawa. Very interesting, my friends. Wiecie tak. Zgodnie z tutaj sugestiami zasugerowanymi przez sugerującą Weroniczkę. Jeszcze raz. Tak, do 3 razy sztuka. Jak jedliście kiedyś soczewicę, to wiecie, że soczewica pozostawia wam taki posmak w ustach. I to jest zupa. Moi drodzy, to jest zupa o smaku, po smaku, co ci zostaje w ryju, jak zjesz soczewicę. Taki ma smak ta zupa. No, albo jak się odbije, jak se bekniesz po soczewicy, albo po ciecierzycy, albo ogólnie po jakichś tam strączkowych, to tak smakuje ta zupa. Ta zupa smakuje ponadto jakbyś się napił. Nie, ja nigdy nie piłem wody po fasoli, a jakbyś gotował fasolę, albo jakieś strączkowe. Co? Woda po soczewicy. No tak właśnie smakuje ta zupa. Także no ogólnie średnio. Ale materiał jest, także. No jak na godzinę 23:59 to jest ok, tak? Jeszcze jedną sobie wezmę łyżkę, o. Ktoś lubi ten posmak w soczewicy, to se zje. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Bytomia. Przepraszam, z Turcji. Turkish Side Evrenseki, Turkish Riviera. No sharks, no rekins. So, goodbye.